tam się nie przejedzie. Ani aha. Nawigacja nie będzie pokazywać tam trasy. Kto napisał dla ciebie klasówkę z matematyki? A sobie żarty robisz? To kto ma pisać? To nie możesz odpowiadać trochę? Ale wtopa. No, wtopa. Kto napisze tę klasówkę z matematyki? No kto? A jedziecie, gruby. A przez jakie miasto jedziecie? Obok Paryża. Obok Paryża jedziecie? Obok Paryża, obok Dijon i... Jedyne miasto, przez które będziemy przejeżdżali we Francji, to jest jeszcze Lyon, nie? A to przez nie przejeżdżamy centralnie. A, Paryż. A ty zaznaczasz sobie trasę? Nie zaznaczaj, bo to wiesz, to z automatu ci wygeneruje i tak, nie? Nie, bo ja sobie stworzę trasę. Aha. Ja sobie tworzę trasę i w traki, tylko muszę wybrać firmę po prostu i wiesz. A to z Havre nie masz ładunku żadnego? Nie tworzysz sobie z Havre od razu? Nie, właśnie coś mi tam... Właśnie nie mogę też znaleźć tej miejscowości w traki, nie wiem czego. Czy jest jakoś inaczej wpisane, czy... Nie wiem. Może być przez V, wiesz? No właśnie szukałem na Havre, nie. Dobra, pojadę przez Paryż po prostu. No to dobra, to zrobimy tak, że zrób sobie do Paryża, a ja sobie wygeneruję kurs, znaczy ja zrobię, zaznaczę, żeby przez Paryż przejechać i ja będę już jechał tam w kierunku Paryża teraz do ciebie, nie? Tylko powiedz mi, na jaką firmę będziesz brał, jak coś. Na Tradeaux. No to dobra, no to ja tam pod Tradeaux już jadę. Dobra, ale dobra, gdzie wy to jedziecie? Do Florencji. Jak ktoś chce, to tak jak mówię, z Paryża możemy jeszcze kogoś zgarnąć, bo Razera zabieramy z Paryża. Później, tak jak mówiłem, no przejeżdżamy miasto, które kolejne miasto, przez które przejeżdżamy, to jest Dijon. To jest na trasie A6, trzeba by było gdzieś tam na nas czekać. No później Turyn, Genua i Florencja, nie? Dobra, to ja już powoli ruszam tam na Francję do ciebie. Kuźwa, ale się rozpadało. O, Oskar z nami znowu jest. A Oskar to jest kto? Bo wczoraj też z nami jechał. Ale chyba nie ma kolegi na tym, na Discordzie. A, jeszcze nie mogę.